Pokażę Wam dzisiaj, jak usmażyć rybki. To się tyczy wszystkich ryb. W ogóle teraz są już wyczyszczone, ponieważ ten etap mogę Wam pokazać kiedy indziej, jak sobie czyścić takie rybki. Są takie malutkie główienka, ale są całkiem smaczne. Smakują jako konie, to są babki. I co z nimi robić właśnie? Mam je umyte i trochę osuszyłem je ręcznikiem papierowym, żeby nie były takie mokre właśnie. Teraz tak, teraz bierzemy sól i je solimy, ale solimy je tak, żeby były faktycznie istotnie tak posolone. O, zobaczcie ile ja solę. Także na każdej z ryb wyraźnie widać, że jest posolona, tak? Nie, że tam troszeczkę. One muszą być tak lekko przesolone nawet, ponieważ no wtedy ładnie sól w głąb rybki wsiąknie i potem będzie smaczna. Tak, potem drugą stronę przełożę na drugą stronę. Dobra, posoliłem też z drugiej strony. Zobaczcie, jak to wygląda, ile soli jest na tym. To jest dobre. Jeżeli dacie mniej, to ryba będzie taka sobie. I jak robicie jakieś grubsze ryby, to albo najlepiej je w dzwonka pokroić, czyli tak o, w poprzek, tak cyk, 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 cyk i takie gdzieś centymetrowej, dwucentymetrowej grubości, albo wziąć więcej tej soli, odczekać z godzinkę, dwie i wtedy dopiero wziąć je robić dalej. Chodzi o to, żeby wtedy w głąb ta sól wniknęła i będzie dobrze. No, teraz dajemy mąki. Ważne też przy takich małych rybkach szczególnie też, żeby te ogonki były dobrze zanurzone w tej mące. One wtedy są takie chrupiące, fajne. Mąka to tak dobrze trzeba je zamoczyć. Tak jak mówiłem wcześniej, one są osuszone, to tej mąki aż tak dużo nie będzie, ale o, każdą rybkę jedną jest dobrze, porządnie trzeba obtaczać ją. O, zobaczcie, tak, ogonek szczególnie, bo jak będzie ogonek obtaczany, to on wtedy jest chrupiący i dzieci chętnie jedzą te ogonki, ja zresztą też. Zresztą ta ryba sama jest taka mała jak ogonek, ale ten. Też czasem robiłem tak, że nie obierałem łuski, trzeba wtedy ze skórki obrać po smażeniu. Ale zrezygnowałem z tego, bo największa przyjemność to właśnie jest jedzenie tej skórki fajnej, chrupiącej. Ona też taka właśnie jest chrupiąca. Mąka, obojętnie tam jaką dacie, taką dacie, ale ważne, żeby obtoczyć, tak, czyli ogólnie wycieramy ręcznikiem papierowym, dajemy dużo soli, obtaczamy w mące i takie otoż rybki dajemy na patelnię. Ja w tym momencie, co tutaj rozmawiam z Wami, to sobie wziąłem już patelnię, przygotowałem, nastawiłem, żeby się grzała, ponieważ musi być dobrze nagrzana patelnia. Tak, o, zobaczcie, wszystko już jest fajnie obtaczane. Teraz idziemy do naszej patelni. No, tak więc mam przygotowane, patelnia już jest nagrzana, czuję już, o, jak poruszam patelnią, to czuć, że tak trochę skwierczy. Musi być dobrze rozgrzana, olej udaję. Tyle, żeby tak do połowy wysokości ryby było, jak położą, więc pamiętajcie, żeby tyle nalać. To nie jest, że za tłuste czy coś, ale wtedy fajne właśnie rybki wychodzą. No i ładujemy teraz po kolei na patelnię. Zobaczcie, jak ładnie od razu rybki się smażą. Taki głęboki olej. Nie chodzi o to, żeby było fit, tylko żeby było smaczne. Wiem, że czasem właśnie bardziej na fit patrzę. Ale też jak niektórzy mówią, że jak się wrzuci na głębokie, to wtedy się pory zamykają i że to w ogóle lepiej jest na głębokie dawać. Więc ja sam już nie wiem, jak to jest. Ja daję na głębokie, bo ładnie się ryba smaży. Przede wszystkim równomiernie. Też pamiętajcie o tym właśnie też przy dużych rybach, że właśnie równomiernie wtedy się smaży ryba i szybko się smaży, tak? Jak rybę usmażycie szybko, to będzie ryba smaczna. Jak będziecie ją długo smażyć, to ona się zrobi ciapowata i wtedy niestety zacznie się rozpadać i będzie taka sobie, o, tutaj ładnie widać, ryby się zwijają, świeżutkie są, dopiero co je przed chwilą obrobiłem, a dzisiaj były łowione, więc mam pewność, że są świeżutkie. Zobaczcie, ona się kurczy też mocno, trzeba pamiętać o tym, że te ryby się kurczą, więc będzie trochę mniej tego do zjedzenia, ale bądź co bądź, będzie niezła wyżerka. O, takie malutkie się robią. Jeszcze tutaj o tą jedną chcą obrócić. I zobaczcie, na jednej stronie ile była? Minutę?
minutę gdzieś, nie? I teraz obracam drugą minutę i zaraz będą do wyciągnięcia ryby. Chodzi o to, że naprawdę one się jak kurczak smażą, tak szybko jak kurczak, tak? Trochę z jednej, trochę z drugiej, wtedy są pyszniutkie, nie? A jak będziecie smażyć, jak bez oleju w ogóle smażycie, to byście musieli z 15 minut smażyć, żeby to przesiąknęło, żeby to, tamto. I wtedy już macie wtedy lipę. Opatrzę też, żeby ogonki były zanurzone, bo tak jak mówiłem, no wtedy to jest w ogóle... Ogonek to jest najlepsze z ryby, nie? To ogonki to każdy tutaj się wręcz zabija, powiedzmy, to sobie. Ach, wysmażymy ładnie. Jeden ogonek utonął. Jak ryba się nam wykręci, to trzeba ją z drugiej strony przysmażyć, to się nam w drugą stronę wykręci, nie? A ta już się rozpada, czyli już, już zaraz trzeba będzie wyciągać. Jeszcze chcę tylko właśnie dosmażyć te ogonki dobrze. Już będą zaraz skrupiące. I to wszystko. I teraz już wyciągamy rybę. Zobaczycie, jaka będzie za chwilkę pyszniutka. Okej. To już wyciągam. No, i powyciągałem. Jeśli ktoś chce, to może też na ręcznik papierowy powyciągać ryby. One odsączą się z oleju, ale widać, że one tak dużo go nie wchłonęły. Nie jest tak źle. I no, wygląda to mega apetycznie. Pachnie też cudownie. Widzicie, czyli ogólnie rybę 2 minuty na jednej stronie, 2 minuty na drugiej i jak największy ogień ustawiony, żeby ten olej był gorący, bardzo gorący. To wszystko, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, pokażcie znajomym, jak się ryby smaży. Polecam ten sposób, jest najlepszy, wtedy najsmaczniejsze ryby wychodzą. Trzymajcie się, hej!